Witam serdecznie z tej strony Pilarz Amator. Dzisiaj będzie obiecany news dotyczący pilarek NAX. Jak w tej chwili możecie zobaczyć na monitorze mojego komputera, mam tutaj otwartą stronę serwisu NAKA i stronę serwisu NAXa. W filmiku numer 2, gdzie omawiałem opłacalność zakupu chińskich pilarek i gdzie też między innymi wspomniałem o NAXach, już udowadniałem, że NAX i NAK mają ten sam adres siedziby, czyli to jest ten sam kapitał, natomiast są to oddzielne dwie spółki. Prawdopodobnie kapitał, który zajmuje się sprowadzaniem tych chińskich pilarek, postanowił stworzyć oddzielne marki, oddzielne spółki i tak jakby próbował udawać, że one nie mają ze sobą nic wspólnego, chociaż nazwy są bardzo zbliżone, więc no, nie rozumiem do końca takiej polityki. Z jednej strony NAX ma sugerować, że to jest coś, co się wywodzi od NAKA, a jest lepsze. Z drugiej strony jest stworzona oddzielna strona, no to jeszcze potrafię zrozumieć, tak? Promocja, oddzielna strona internetowa, ale jest powołana oddzielna spółka do obsługi NAX-a. Być może to związane z kwestiami podatkowymi. Nie wiem tutaj dokładnie, no ale nie o tym dzisiaj chciałem rozmawiać. Najciekawsza jest sprawa, jaką się dowiedziałem na temat serwisu. Jak widzimy tutaj na stronie NAKA i NAXa, te strony są bardzo podobne do siebie, są bardzo podobnie skonstruowane. No i tutaj mamy najczęstsze usterki, ich rozwiązania, czyli coś, co możemy sobie zrobić w domu. Najszybszy serwis, czyli znajdź najbliższy serwis. Jak tu klikniemy, to wyskoczy nam mapka. Jak tutaj klikniemy, to wyskoczy nam mapka z najbliższymi serwisami stacjonarnymi, co też pokazywałem w filmiku numer 2. No i serwis bez wychodzenia z domu, gdzie możemy zamówić kuriera. Podobnie sprawa wygląda na stronie NAXa. Najczęstsze usterki i ich rozwiązania, znajdź najbliższy serwis, serwis bez wychodzenia z domu. Tylko, że jak klikniemy znajdź na najbliższy serwis, na mapę, to przekierowuje nas na serwis door to door, czyli wypełnienie formularza, żeby można było zamówić kuriera. Z jednej strony niby możemy zobaczyć mapę z serwisami, z drugiej strony, kiedy tu klikniemy, to przenosi nas automatycznie tu, serwis bez wychodzenia z domu. Serwis bez wychodzenia z domu, proszę. Można powiedzieć, że te dwie zakładki prowadzą do tego samego adresu. I teraz, co jest ciekawostką. No więc rozmawiałem z człowiekiem z branży, który pracuje u konkurencji, ale tak się nam miło rozmawiało i tak zeszliśmy jakoś na temat NAX-ów. No i on mi powiedział taką ciekawostkę, że NAX-y były robione do tej pory tylko w serwisie centralnym. Natomiast podobno zostało to zniesione i stacjonarne serwisy NAKA zaczęły już naprawiać NAX-y. I w tym momencie nie wiadomo, czy tych NAX-ów sprzedało się tak dużo, ponieważ ludzie, widząc znaczek firmy cieszącej się zaufaniem, ponieważ nie ukrywajmy, jest to jedna z najpopularniejszych firm produkująca silniki do kosiarek. I teraz nie wiadomo, czy klienci rzucili się na te pilarki, że sprzedało się tak dużo, że po prostu serwis centralny się nie wyrabiał i zezwolił na naprawianie w serwisach stacjonarnych, czy po prostu te NAX-y się tak mocno psują, że serwis centralny się nie wyrabia. Natomiast ja nie do końca byłem pewien, czy faktycznie serwisy stacjonarne NAKA miały zakaz naprawiania pilarek NAX-a, które są na gwarancji. No zakaz, nie zakaz, generalnie czy była taka polityka firmy, żeby jakoś podkreślić tą elitarność NAX-a, że on nie ma nic wspólnego z NAK-iem. No kurczę, z jednej strony to jest taka trochę paranoja, taki nie wiem, schizofrenia czy coś w tym rodzaju, jeżeli nazwa ma się kojarzyć z NAK-iem, no chyba sami przyznacie rację, że NAX i NAK bardzo się kojarzą. Z drugiej strony spółka zarządzająca NAX-em chce zrobić wszystko, żeby jednak z tym NAK-iem nie być kojarzona. No więc postanowiłem zadzwonić do jednego z serwisów. Nie powiem do którego, no bo miałem problem z modulacją głosu, ale stwierdziłem, że serwisów w Polsce NAKA jest tak dużo, jakość nagrania jest na tyle słaba, że nikt tego pana nie rozpozna. No i postanowiłem zadzwonić i podpytać się,
Jak to wygląda z tym naprawianiem naksu w ich serwisach? Czy można u nich naprawiać, czy nie można? Czy trzeba wysyłać kurierem do serwisu centralnego? No i uzyskałem odpowiedź. A nagranie będziecie mogli usłyszeć na końcu tego newsa. Czyli już za chwileczkę. Jackson? Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, czy Państwo naprawiacie pilarki NAX? Pilarki NAX, ale teraz tak, to ma Pan na gwarancji czy po gwarancji? Na gwarancji, to znaczy ja się zastanawiam nad zakupem tego NAX-a, bo widziałem, że on ma lepsze filtry powietrza, ale słyszałem takie opinie, bo na stronie producenta nie mogłem znaleźć serwisu lokalnego i słyszałem takie opinie, że w serwisach NAKA nie naprawiają NAX-ów. A ja nie bardzo lubię wysyłać kurierem w razie czego do centrali, że tak powiem, i chciałbym się upewnić przed zakupem, czy serwisy stacjonarne NAKA też naprawiają pilarki NAX, no bo w końcu to jest właściwie... Można... W tym sezonie akurat było faktycznie tak, że tylko serwis centralny, w przyszłym roku nie wiem jak to będzie wyglądało, ale powiedziałem, że też tylko serwis centralny będzie to robił. Czyli tylko serwis centralny, no. Dokładnie tak. Aha, okej, okay. No to nic, bardzo panu dziękuję za informację w takim razie. Jasne. To będę musiał pomyśleć jednak nad NAK-iem, bo jak kurczę, co prawda te NAK-y mają 3 lata gwarancji, ale ja strasznie nie lubię wysyłać kurierem takich rzeczy. No, lepiej z NAK-a to nie ma problemu, to tam na miejscu, nie? Więc tam nie będzie z tym najmniejszego problemu. Aha, super, dobrze, bardzo panu dziękuję za informację. Jasne, proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Aha, jeszcze tak na koniec chciałem tylko dodać, że z tego, co usłyszeliście przed chwilą w nagraniu rozmowy, jasno wynika, że jeśli ktoś chce korzystać z pobliskiego serwisu stacjonarnego, to nie ma co sobie głowy zawracać drogim NAX-em. A jeśli ktoś lubi wysyłać kurierem do serwisu na gwarancji, no to wtedy, jeżeli to nie robi różnicy praktycznie, prawda? No więc pozdrawiam jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć.